Kolejnym elementem, jakim możemy wspomóc nasz układ immunologiczny, są to witaminy z grupy B. Tak więc jako dodatek do obiadu powinny to być wybierane przez nas takie produkty jak kasze, kasza gryczana, pęczak, ryż brązowy, a także duże ilości, w zasadzie nawet przekraczające 0,5 kg na dobę warzywa i owoce, najlepiej nasze sezonowe, takie jak jabłka, gruszki. Musimy również pamiętać o tym, aby dostarczać dodatkowych super substancji, takich jak na przykład kwasy omega-3, które bardzo ładnie wzmacniają nasze komórki immunologiczne. Znajdziemy je w oleju lnianym, oliwie z oliwek, peskach, orzechach i tłustych rybach morskich, a także związki, które mają potencjał antyoksydacyjny. Tutaj warto zabezpieczyć się, kupując dobrej jakości prawdziwy miód. Nie musi to być miód zagraniczny typu manuka, wystarczy nasz polski, który ma znacznie wyższą zawartość tych składników, które pobudzają układ immunologiczny do walki z różnego rodzaju patogenami. Nie odżywiajmy się śmieciowym jedzeniem, nie zamieniajmy posiłków wartościowych na krótkie, szybkie przekąski, nie jadajmy w fast foodach i wystrzegajmy się wszelkiego rodzaju używek. Dosyć trudnym do wyeliminowania aspektem, ale bardzo znaczącym, jest oczywiście stres. Dbajmy o to, aby nie ograniczać się tylko do momentów, gdzie stresujemy się, ale również nauczyć się rozładowywać te emocje i stres, dlatego że stymulacja hormonalna, którą wywołuje stres, bardzo negatywnie wpływa na obniżenie układu immunologicznego i bardzo silnie pobudza na wystąpienie różnego rodzaju przeziębień czy grypy. Jeżeli czujemy, że nasza dieta nie pokrywa zapotrzebowania na wszystkie witaminy czy mikroelementy, to wtedy jak najbardziej możemy się wspomóc takimi preparatami. Pamiętając oczywiście, że substancje z preparatów aptecznych mają gorszą wchłanialność. Zawsze lepiej sugerować się wyborem ze źródeł naturalnych tych witamin niż z preparatów aptecznych. Zła dieta w zimie może skutkować tym, że nie będziemy mieli siły na wykonywanie podstawowych naszych obowiązków zawodowych, czyli nasz organizm będzie sobie z typową pracą radził gorzej niż w sezonie letnim. Możemy się nabawić bardzo często różnego rodzaju infekcji górnych dróg oddechowych czy kataru, które mogą przerodzić się w przewlekłą niewydolność i narazić nas na długotrwałe przebywanie na zwolnieniu.